Cześć, witam wszystkich z tej strony Paweł Czerwiński. Dla przypomnienia, ja inwestuję w nieruchomości już od ponad 10 lat i dzielę się z wami moją praktyczną wiedzą na Facebooku oraz YouTube. Także zapraszam wszystkich do oglądania. A tematem dzisiejszego odcinka będą podatki w nieruchomościach. Podatki w nieruchomościach dla początkujących. Będzie to krótkie nagranie. O tym, jakie podatki płacimy przy handlowaniu nieruchomościami, na co warto zwracać uwagę, na co, o czym należy pamiętać, kiedy trzeba je płacić, kiedy nie musimy, kiedy musimy mieć kasę fiskalną. Także, jeżeli ten temat ciebie będzie interesował, zapraszam do komentowania. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które się pojawią, a z góry będę też wdzięczny bardzo serdecznie za subskrypcję i, i wszystkie szery tego materiału wśród, wśród znajomych, których może to interesować. Natomiast przy okazji tego nagrania 27 maja, czyli w czwartek, będę prowadził webinar, na który Ciebie serdecznie zapraszam. Webinar dłuższy na temat wyszukiwania okazji inwestycyjnych oraz ich finansowania. Także, jeżeli Ciebie to też interesuje, to serdecznie zapraszam do zapisu na stronie pawełczerwiński.com, łamane na webinar. Tam przygotuję oczywiście więcej informacji, więcej przykładów z moich inwestycji i różnych ciekawostek, oraz oczywiście przygotowuję też. Czas na sesje różne QA i na żywo postaram się odpowiedzieć też na pytania, właśnie, które, które będą się tutaj pojawiać. Link do tego webinaru oczywiście znajdziesz w opisie również tego filmu. Także bez zbędnego przedłużania zaczynajmy i, i przejdźmy, przejdźmy do konkretów. Także tematem, tak jak mówiłem, dzisiejszego, dzisiejszego nagrania są podatki, podatki w nieruchomościach. Jest to taki temat dosyć, dosyć ciekawy z tego względu, że większość, większość osób, które zaczyna myśleć o flipowaniu, zastanawia się, zastanawia się w ogóle podatki. O Boże, tak? pewnie, pewnie by było coś takiego jak... jak Polska na Igrzyskach Olimpijskich zawody były w unikaniu podatków i w ogóle w różnych systemach optymalizacji to Polacy przez wiele, wiele lat pewnie pod rząd. Co, co igrzyska, bylibyśmy na pudle. Natomiast od czego chcę zacząć? Od tego chcę zacząć, dlaczego trzeba płacić podatki i dlaczego warto na to zwrócić uwagę, i jak odpowiednio się do tego przygotować, tak żeby wszystko wychodziło zgodnie z przepisami i nie było żadnych problemów. Także słuchajcie, pierwsza rzecz, którą w ogóle należy, jak już rozmawiamy o nieruchomościach i często też właśnie na, na spotkaniach Stowarzyszenia Mieszkanicznych, czyli stowarzyszenia, które zrzesza ludzi, którzy zajmują się najmem, mówimy, że pierwsza rzecz właśnie przy, przy, przy najmie, przy temacie najmu jest taka, że możemy mieć różne konflikty, czy to z najemcą, w przypadku handlu, możemy mieć z różnymi sąsiadami, możemy mieć z sąsiadami podczas na przykład robienia remontu mieszkania, możemy mieć kontrolę urzędu skarbowego i różne tego typu przygody, także pierwsza rzecz to są konflikty, Ktoś, jeżeli byśmy unikali płacenia podatków, no to ktoś po prostu może nas życzliwie podkablować, więc tego nie należy robić. I tutaj taka uwaga dla osób zajmujących się najmem, jest taki temat najem okazjonalny, o którym nie będę mówił, ale ten zgłaszanie, zgłaszanie umów najmu przy Okazjonalnym do Urzędu Skarbowego jest warunkiem koniecznym, żeby ten najem okazjonalny jakby miał te znajmiona najmu okazjonalnego, czyli po prostu no już tutaj wtedy Urząd Skarbowy doskonale wie, że zajmuje, zajmujemy się najmem. Oczywiście mamy różne funkcje społeczne, gdzie mamy zagadnienia takie jak funkcje jakieś w, na przykład w spółkach różnego typu, które są notowane na, na giełdzie, więc, więc mamy oświadczenia majątkowe, jakieś spółki skarbu państwa i tak dalej, i tak dalej. No i ostatnią rzecz, dlaczego warto płacić podatki warto zbudować sobie to jest to, że warto zbudować sobie zdolność kredytową. O tym więcej też będę mówił na e, tym webinarze 27 maja o godzinie 20:00, także e, także powiem właśnie jak zdobyć takie finansowanie e, i, i jak zbudować taką zdolność kredytową, na co banki właśnie zwracają u, u, uwagę i y, i dlaczego te podatki tutaj też warto, warto płacić? Także przechodząc dalej, pierwsza, pierwsza rzecz, która, która, jest, która, jest dosyć, dosyć ciekawa, która jest dosyć ciekawa, jest taka, że osoba, osoba rozpoczynająca swoją przygodę z flipowaniem często zastanawia się: Dobra, tam kupię sobie pierwsze mieszkanie, powiedzmy takie jak to, kupię sobie pierwsze mieszkanie. Zrobimy, zrobimy tam flipa i w ogóle będzie fajnie, tak? I teraz w ogóle powinniśmy się zastanowić, co Państwo, jak Państwo definiuje, jak Państwo definiuje działalność gospodarczą. Co to jest w ogóle działalność gospodarcza i co, kto to jest jakby przedsiębiorca? Kiedyś był taki skrąży taki filmik na YouTubie, możecie sobie wyszukać, co to jest przedsiębiorczość. On chyba był nagrywany w 1986 roku. Zwróćcie uwagę szczególnie, jak polska mentalność również się zmieniła. To jest taka, taka, takie, takie zadanie domowe, żeby sobie poszukać tego filmiku. Można się nieźle uśmieć. Natomiast wracając do konkretu. Prawy prze przedsiębiorców i zagadnienia prawa przedsiębiorców mówią wprost, że działalność gospodarcza jest zorganizowaną działalnością zarobkową, wykonywana we Włoszech Własnym imieniu i w sposób ciągły. Tam jest dalej dopisane, że bez, bez znaczenia na rezultat jeszcze. To jest też ciekawe. Niemniej jednak zobaczcie, że ta definicja jest taka hmm, dosyć ogólna. Zorganizowana w sposób ciągły. Zorganizowana i w sposób ciągły. Hmm. Czyli teraz tak, czy my robimy w sposób, jak robimy flipa, czy prowadzimy działalność zorganizowaną. No, pewnie tak, Tak staramy się mieć wszystkie faktury poukładane w jakimś segregatorku, w jakiejś teczurce. Mamy, nie wiem, telefon przygotowany do, do odbierania połączeń, mamy zorganizowane maile i tak dalej, i tak dalej. Czy mamy, wykonywujemy ją we własnym imieniu? Oczywiście, że tak. Czy w sposób ciągły? No, tutaj jest pewna wątpliwość, ponieważ jeżeli robimy pierwszego flipa, no to możemy się jeszcze jakoś wybronić, że to nie jest w sposób ciągły, to była jakaś, jakiś temat incydentalny. A dlaczego o tym mówię? Bo bardzo. Często temat zmierza do tego, że osoby początkujące osoby początkujące myślą, że będą korzystać z różnego typu ulg. Ale wróćmy jeszcze do tego, jaką formę działalności gospodarczej możemy mieć, co możemy robić, jak, jak, możemy, jak możemy działać. I teraz, jedyne co pewne obecnie w podatkach, to pewnie większość, większość z was wie, to są zmiany. I to, że to, co wszystko dzisiaj powiem, to. Może ulec zmianie za kilka miesięcy, nawet w tym tygodniu, w przyszłym. Po prostu jest tak, że polskie prawo podatkowe jest bardzo zmienne są wprowadzane różnego typu zmiany, projekty ustaw, prezentacje w PowerPoincie. Nazwane na przykład Polski Ład, i tak dalej, które powodują, że w zasadzie prawo podatkowe może szybko ulec zmianie. Więc dodatkowo jak chciałem, co chciałem podkreślić, nie jestem doradcą podatkowym i to, w co wszystko mówię, nie jest dorad, doradztwem inwestycyjnym, doradztwem podatkowym. Jest to prywatne moje zdanie i nie należy tego traktować jako w żaden sposób, jako doradzanie. Więc mo, moje, moje zdanie na ten temat jest, jest takie, że mamy różne formy działalności gospodarczej. Które, od których możemy zaczynać, które mają małe koszty, to są te po lewej stronie, które widzicie, i po prawej stronie, które zwiększają bezpieczeństwo, ale po, po kolei, jeżeli początek drogi, najczęściej osoby, która zajmuje się w ogóle większością działalności gospodarczej w Polsce, są to różne rodzaje, różne rodzaje właśnie startowania jako osoba, jako osoba fizyczna, czyli taka czyli tak, taka sytuacja, że po prostu właśnie kupujemy pierwsze mieszkanie, nie zakładamy działalności gospodarczej, robimy to po prostu jako osoba fizyczna i tutaj żadnej jakiejś większej teorii nie mamy. Druga, druga sprawa, druga taka sprawa, która według mnie jest optymalna do rozpoczęcia całej przygody, to jest dalej założenie działalności gospodarczej. Kiedy taką działalność gospodarczą mamy założyć, to już to trochę powiedziałem. Wynikało to trochę z definicji, definicji właśnie tej działalności gospodarczej, że robimy to właśnie w sposób, w sposób ciągły. I, I może to się okazać, że jest to najbardziej optymalne, oczywiście, według mnie. Nie jest to, tak jak mówię, porada podatkowa. Według mnie, najbardziej optymalne rozwiązanie. Później, później możemy przejść, jeżeli robimy więcej, przejść w spółki zo. Tutaj mamy y, oczywiście takie bezpieczeństwo, że mamy mniejszą odpowiedzialność, nie odpowiadamy całym majątkiem tak jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, kiedy inwestujemy również ze spółnikami. No i była taka forma bardzo popularna, która y, dosyć niedawno Stała się pra, pra, praktycznie tutaj, jest właśnie przekreślona, która się stała bardzo mała już teraz popularna, już, czyli spółka komandytowa, spółka zo. E, taka forma właściwie, gdzie wszędzie, wszystkie firmy deweloperskie otwierały się w ten sposób. Teraz, ze względu na zmianę, właśnie sposobu podatkowania e, spółek komandytowych, właściwie tak można powiedzieć, dosyć szybko i gwałtownie, e, spółki komandytowe e, są podwójnie opodatkowane i e, ma praktycznie jest rozwiązanie, e, rozwiązaniem, które tutaj należałoby już wykreślić, i trzeba się się doradzić ze swoim doradcą podatkowym, warto korzystać z profesjonalistów, warto korzystać z doradców podatkowych właśnie polecanych przez innych inwestorów, żeby sprawdzić, jakie, jakie rozwiązanie jest najbardziej korzystne w danym momencie, więc zalecam do korzystania z usług profesjonalistów. Jeżeli nie wiesz, z kogo usług skorzystać, masz jakieś pytania do, ku temu i chciałbyś tutaj jakiejś rekomendacji z mojej strony, to odezwij się do mnie na moim profilu publicznym na Facebooku albo napisz komentarz tutaj pod, pod tym filmem na YouTubie. Na pewno kogoś, kogoś tobie da razem. Teraz tak, pierwsza rzecz, właśnie, jeżeli rozpoczynamy, większość osób, które rozpoczyna swoją przygodę z, z podatkami i z prowadzeniem, właśnie działalności gospodarczej, czy w ogóle rozpoczynaniu właśnie tych rozpoczynaniem działalności gospodarczej ze względu na ustawę, na przykład vat ale o tym za chwilę. Natomiast to chce, myśli sobie, że skorzysta z różnego typu ulg. Czyli ma taki plan, tak, w głowie nam się pojawia, pojawia taki plan, Plan, że kupię, powiedzmy, jedno mieszkanie, powiem, że to na własne cele mieszkaniowe. Pewnie większość z Was wie, że jeżeli kupujemy mieszkanie na własne cele mieszkaniowe, pomieszkamy w, nim, pomieszkamy w nim na przykład rok czy dwa, nam się znudzi, na przykład kupiłem sobie takie mieszkanie, znudziło mi się i na przykład rynek tak urósł, albo ja kupiłem tak tanio, że kupiłem za milion, teraz sprzedam za półtora. No to urząd skarbowy mówi, daje nam taką możliwość, że jeżeli po, sprzeda po sprzedaży tego mieszkania, wszystkie te pieniądze przeznaczymy na zakup swojego mieszkania, na własne cele mieszkaniowe, to wtedy podatek. Nie, to wtedy podatku od zysków z tego pierwszego mieszkania sprzedawanego zapłacić nie musimy. No i właśnie to jest taki najczęściej plan. Dobra, tam kurczę, zrobię sobie jednego flipa, no, później powiem, że to kolejny, to też na własne ceny mieszkaniowe, trzeci też, będę sobie rozwijał, i tak dalej, i tak dalej, i tego podatku oczywiście nie będę płacił. No jest to oczywiście założenia błędne, błędne rozwiązanie, które niestety nie jest rozwiązaniem rekomendowanym. No, drugi pomysł to jest, że oczywiście, dobra, drugie tam nie. Mam rozdzielność majątkową z żoną, to drugie na żonkę. Później najlepiej, jak żonka nie ma pieniędzy, to tam jej zrobię darowiznę. W pierwszej linii jest zwolniona z podatku, więc pocuduję różne rozwiązania i wyjdzie fajnie. No, niestety, to też nie jest dobra, dobra metoda, ponieważ. Jeszcze za sztuczne działania podatkowe czy działania pozorne, działania pozorne może być właśnie taka darowizna zwrotna. Czyli, na przykład, ja dostanę od żony tam 100 tysięcy, porobię jakieś flipy i trochę zarobię, no to oddam jej darowizną oczywiście 150 tysięcy. To Urząd Skarbowy może uznać, że to działanie było pozorne, że w zasadzie było bez sensu, bo tak naprawdę to żona wykonała tego flipa. Tak? Czyli ona dokonała czegoś takiego. Takich rzeczy robić nie wolno i nie powinno się takich rzeczy robić. Natomiast też warto te wszystkie pomysły skonsultować ze swoim doradcą podatkowym i sprawdzić, jakie, jakie tutaj możemy, jakie mamy możliwości. Teraz tak. To, co powiedziałem, jeżeli chodzi o ulgi podatkowe. Zobaczmy na, na następnym slajdzie, dam go na cały ekran. Mamy tutaj właśnie informacje odnośnie tego, o, o tych, tych ulgach podatkowych, ogólnie nazywanych najczęściej, właśnie tak wśród. Yy, yy, Powiedzmy w kuluarach różnych spotkań mieszkaniecznikowych ok, dla, dla właśnie, gdzie się początkujący spotykają, gdzie myślą sobie, dobra, co, co na to ustawa właśnie mówi o tych ulgach. Czyli mamy tutaj informację w artykule 10, że źródłami przychodów są i są wymienione tam sprzedaży nieruchomości, i tak dalej, i tak dalej. I mamy artykuł 2.1, tutaj widzicie bardziej, po prawej stronie gdzie, i, i mamy 2.1, gdzie mamy informację, że przepisów ustawy nie stosuje. Się do i jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w działaniu w o w działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości, prawdę, bla, bla, przed upływem 5 lat, tak? E, czyli generalnie jeżeli mamy właśnie sprzedane mieszkanie po pięciu latach, tak, jeżeli mamy sprzedane po pięciu latach, czyli jeszcze raz, wracamy do tego mieszkania, mieszkam sobie tu ponad pięć lat, pięć lat podatkowych, oczywiście pełnych pięć lat podatkowych, z tego sobie stwierdzam, dobra, sprzedaję, kupiłem je nawet za, nie wiem, trzysta tysięcy, sprzedaję teraz za półtora miliona, czyste pieniążki, czyste pieniążki, zgodnie z prawem po prostu żadnych podatków z tego tytułu nie musimy płacić. I to jest, to jest dosyć fajne rozwiązanie. Teraz nie mam tego dzisiejszej prezentacji, też prezentacja jest za krótka, ten, ten, ten Tutaj jest taki, taki wstęp, więc, więc tutaj mamy takie informacje po prostu zupełnie uproszczone, natomiast zmieniło się prawo spadkowe, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, czy osoby może, które flipują już od wielu lat, pamiętają, że często było tak, że kupowaliśmy nieruchomości od kogoś, kto Dostał taką nieruchomość właśnie w spadku i musiał czekać te 5 lat, zanim jest będzie bez podatku. Ta sprawa spadkowa się tyle zmieniło, że jeżeli powiedzmy, ja bym dostał jakieś mieszkanie w spadku, to jeżeli ten. Ta osoba, od której dostałem to, to mieszkanie w spadku, e, posiadała to mieszkanie dłużej niż 5 lat, no to w zasadzie ja też, mimo tego, że dostałem je wczoraj, to mogę je sprzedać bez podatku. Ale to musicie sobie sprawdzić, bo może ta na czas oglądania tego filmu już ta ustawa się zmieniła, są jakieś zmiany, więc warto sobie po prostu sprawdzić. Ja nagrywam ten film w maju 2021, ale. Jak będzie w przyszłości to ciężko, ciężko, mi powiedzieć. Niemniej jednak warto sobie tutaj taką ustawę, taką ustawę sprawdzić. No i teraz tutaj mamy jeszcze różnego typu zwolnienia. To też jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto sobie ją wygooglać, to jest proste, żeby sobie ją znaleźć na stronie sądu, boże sądu, na stronie Sejmu, mamy z domeną musi być właśnie gof.pl, możecie sobie znaleźć i, i sobie zobaczyć zobaczycie aktualną ustawę i możecie sobie wyszukać artykuł 21 na przykład jak tutaj jak tutaj jak tutaj możemy możemy po prostu dalej dalej działać jakie mamy zwolnienie przedmiotowe tak więc więc co tutaj się zmieniło i jak mamy własne cele mieszkaniowe definiowane, co to są właśnie te, te, te własne cele mieszkaniowe, które cel, właśnie jak, jak osoby na przykład. Bardzo często jest tak, że Osoby, które kupują kolejne mieszkanie, mogą, próbują twierdzić i próbują kombinować w ten sposób, że zostawiają takie mieszkania, na przykład dla dzieci, dla swojej rodziny e i tak dalej. Więc warto sobie sprawdzić, czy to jest ce własne cele mieszkaniowe. To warto tutaj też sprawdzić doradcom podatkowym, żeby wiedzieć, żeby się nie, nie wpaść w jakąś pułapkę. No bo jeżeli mamy 3-4 mieszkania w danym mieście, no to oczywiście takie rozwiązanie nie przejdzie i wpadniecie w bardzo duże problemy. Natomiast jeżeli by to było mieszkanie w innym mieście i rzeczywiście by to było na własne cele, Cele mieszkaniowe, bo powiedzmy, tam studiujemy, tutaj pracujemy, tu nie wiem, i tak dalej. To centrum życia nasze jest w tych dwóch miejscach, jesteśmy, tak trochę jeździmy, to mo, możemy się tutaj jakoś wybronić. Natomiast ważne to, żeby to sprawdzić też z doradcą podatkowym. Natomiast przy sprzedaży mieszkań, przy handlowaniu mieszkaniami, ważne, żebyśmy jeszcze pamiętali o tym, Ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że podlegamy pod drugą ustawę. Drugą ustawę ustawę o, o podatku od towarów i usług, czyli ustawę VAT-ową. I tutaj mamy informację o tym, kiedy zwalnia się taką, takie nieruchomości z VAT-u. Ponieważ właściwie można by też w dużym uproszczeniu powiedzieć, że wszystko, wszystko, co sprzedajemy, tak, jeżeli byśmy chcieli, nie wiem, jakiś stary telefon sprzedać na, na OLX, to w zasadzie on też podlega pod. Y Wystawiam na się pan przychodzi, powiedzmy pod klatkę i tak dalej. Taka transakcja podlega tak naprawdę pod ustawę o podatku od towarów i usług. Oczywiście jest stawka zwolniona, tak tak samo w przypadku mieszkań. Jeżeli mieszkanie, tutaj wrzucę jeszcze slajda, wrzucę ten slajd i teraz jest, mamy informację, że zwalnia się właśnie, kiedy się nie zwalnia, kiedy się zwalnia mieszkania właśnie z, z podatku VAT. I z podatku VAT nie zwalnia się, jeżeli mamy ten okres krótszy niż dwa lata. Lata. Czyli to, co możecie zauważyć, to też jest taki tip dla Was, że jak chodzicie i oglądacie mieszkania np. od deweloperów to z rynku pierwotnego, to, to mieszkania na rynku pierwotnym są owatowane stawką podatku VAT w wysokości 8%, to też jest na maj 2021, natomiast garaże, czyli lokale użytkowe są owatowane stawką 23%. I teraz bardzo często, jak negocjujecie z deweloperem, z deweloperem, to bardzo często jest tak, że deweloper bardzo chętnie schodzi z ceny garażu, tak, czyli mówi, dobra, to tam zejdę na garażu. Dlaczego tak robi? No, odpowiedź była chwilę wcześniej, dlatego, że inna stawka jest VAT-u, więc jego, jego zejście na garażu jest dla niego jakby tańsze z jego portfela niż schodzenie sceny mieszkania. Banalne. I teraz, jeżeli rozumiecie, jak działają podatki, to będziecie wiedzieć, dlaczego deweloperzy działają w określony sposób. I jeżeli znacie zasady gry, to co zawsze mówię, że jeżeli znamy zasady gry, w którą gramy, to trudniej nas ograć, więc jeżeli po prostu, po prostu poznacie te ustawy, zobaczycie właśnie, jak one, one tutaj działają, więc nie, nie należy tutaj nikomu że tak powiem, ufać na słowo, tylko po prostu sobie ustawę otworzyć. To jest PDFik elegancki, otwieramy artykuł 43, pyk, pyk, przeczytamy dwie, dwie strony i po prostu mamy e, wszystkie odpowiedzi. Bardzo też fajnym miejscem, gdzie możecie zadzwonić i sprawdzić e, zadać. Wasze pytanie, i za darmo dostać odpowiedź, jest krajowa informacja podatkowa. Krajowa informacja podatkowa, ja bym prosił teraz tutaj mój support, żeby ewentualnie wkleił numer na czacie, wygooglał i wkleił, to jest to bardzo fajne miejsce, gdzie możemy zadzwonić i są panie urzędniczki, które bardzo merytorycznie odpowiadają na wszystkie zadane pytania dotyczące podatków i dodatkowo i dodatkowo jak się ich zapytamy, jaka jest podstawa, prawda, to one powiedzą, na przykład ustawa o podatku od, od towaru i usług, artykuł 43, pyk, otwieramy sobie, macie wszystko po prostu jak na dłoni, stajecie się po prostu ekspertami w, tym, w tej dziedzinie, nie musicie wiedzieć, czy tam chyba, czy znajomy, czy coś tam, że kolega, kolega Marcin nam powiedział, tylko po prostu konkrecik, więc, więc wtedy po prostu jest to bardzo, bardzo fajne, więc jeżeli chodzi o ustawę VAT-owską, no to musicie, musimy wiedzieć, że podlegamy pod ustawę VAT-ową, jeżeli generalnie handlujemy mieszkaniami, i, I tyle, więc, więc to, to ważne, żebyśmy to robili. I teraz, jeżeli sprzedajecie mieszkanie, to w zasadzie w, w ramach działalności gospodarczej, to notariusz często właśnie. Nie mam akurat na biurku aktu notarialnego ostatniego, ale na akcie notarialnym wypisuje po prostu, na, na jakiej podstawie właśnie jest to, to zwolnienie z, aktu, z, z tytułu podatku od, od towaru i usług. Jest to bardzo fajny, fajny temat. Kolejna, kolejna rzecz to ustawa. Ustawa, kolej, kolejna rzecz to są zwolnienia, zwolnienia podmiotowe, tak, bo jest coś takiego, że w ogóle możemy być zwolnieni podmiotowo lub przedmiotowo z tych rzeczy generalnie, których wykonujemy. Często, często jest tak, o ktoś napisał na widzę z Facebooka, infolinia podatkowa, to, w, to wrzucam. Z Facebooka nie, nie napisało mi imienia i nazwiska. Od, Twojego imienia nazwiska, więc bardzo ci serdecznie dziękuję, tym bardziej. Więc, więc infolinia podatkowa warto korzystać. Mimo tego, że jak się tam dodzwonicie, to pewnie będzie 30 czy 40 osób przed Wami i trzeba tam z pół godziny czy godziny odstać w kolejce w tym, na tym telefonie. Bo wiecie, jeszcze teraz maj, to pewnie tam ludzie jakieś korekty do pitów robią i tak dalej, jakieś głupoty, ale. Mm, ale no za darmo, tak? Za darmo, więc korzystajmy. Korzystajmy po prostu ile się da, więc zadawajmy pytania. Szczególnie dla osób początkujących może być to jakaś wskazówka ułożenia pytań, ewentualnie do doradcy podatkowego, no bo godzina doradcy podatkowego kosztuje kilkaset złotych, tak? Więc możecie się po prostu przygotować nawet na, na spotkanie. Z takim doradcą po prostu lepiej w, w tym znaczeniu, że już mieć jakieś odpowiedzi w tym temacie. Także, także tak. Teraz przechodząc właśnie do zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, to jakby możemy być zwolnieni z podatku VAT jako podmiot, czyli ja jako Paweł mogę być zwolniony z podatku VAT. Załóżmy, że w roku podatkowym, to co mamy tutaj na tym slajdzie, dam może na pełny ekran, nie, nie, sprzedaży nie przekroczyliśmy 200 tysięcy złotych. No oczywiście, oczywiście, słuchajcie, no robiąc flipę, to 200 tysięcy złotych, no to jest, to jest, to nie jest zysk, to jest obrót, czyli przychód, czyli po prostu to jest, to jest moment, tak? No to jest w Warszawie, to co to jest? To jest nawet. 200 tysięcy to kawalerki nie kupicie. Może, może w Łodzi jakieś mieszkanie, czy tam w jakimś mniejszym mieście. W Warszawie już miejsca postojowe są po 170, więc praktycznie robiąc flipa na jednym miejscu postojowym prawie wpadamy, wpadamy w VAT, więc tutaj należy o tym pamiętać. A druga sprawa jest taka, że nie, musimy, nie musicie być watowcami właśnie ze względu na to, znaczy przedmiotowo, czyli tym, czy znaczy nie musicie być watowcami. ten przedmiot waszej transakcji nie musi być owatowany, więc warto tutaj też wszystko sprawdzić i warto to sprawdzić z doradcą podatkowym, jak to dalej, jak to dalej wygląda. Tutaj się wkleiły dodatkowe, dodatkowe linki. Super, o tak. Tutaj macie, macie informacje, jak, jak to wygląda. Więc, więc możecie sobie, możecie sobie krajową informację podatkową wy, wy, wygooglać i tam zadawać jakieś tam pytania. Więc na pewno, na pewno tam dostaniecie sporo, sporo fajnych odpowiedzi. I teraz kolejny, kolejny slajd, w zasadzie ostatni na dzisiejszym, na dzisiejszym live, ale zanim o tym powiem, jeżeli w ogóle. Jest to dla Was wartościowe. Bardzo serdecznie będę wdzięczny za lajki, e, dla zasięgów, e, dla, za komentarze, też dla zasięgu za, za, za zostawienie subskrypcji. Wtedy będziecie powiadamieni o, e, o, o no, nowościach. A tak przy okazji jeszcze zupełnie e, to 29 i 30 maja e, organizuję szkolenie. W Warszawie mamy jeszcze jedno lub dwa miejsca e, i jeżeli ktoś jest serdecznie, e, ktoś jest zainteresowany, to serdecznie go zapraszam do zapoznania się z ofertą pawełczerwiński.com, łamane na flipy. Dwudniowe szkolenie, dwa dni wykładów, plus zwiedzanie różnego typu nieruchomości, które aktualnie przygotowujemy na flipa. Nie przedłużając. Co z meblami? Co się dzieje z meblami? No bo jest tak, że jak handlujecie mieszkaniami, to bardzo często mieszkania przygotowujecie. Robicie po prostu na sztos, tak? Na, na ładnie, jak niektórzy to mówią. Albo no, po prostu przygotowujecie tak, że klient wchodzi i po prostu opada mu kopara. Chcecie, żeby po prostu mieszkanie wyglądało, żeby miało super zdjęcia. Kupujemy dekoracje, home staging, talerzyki, świeczuszki, tam jakieś obrusiki. Wszystko robimy po prostu elegancko, pięknie, całe, całe sztućce, zastawa stołowa wszystko wygląda świetnie. I teraz co z tym? Co z tym? No bo przecież jak przyjdzie taki klient, przyjdzie taki klient, to on, te, taki klient po prostu życzy sobie, hmm, po prostu wchodzi, podoba mu się, mówi biorę, biorę, szafka jest, biorę te książki, biorę, samochodzik tam jest jakiś, biorę. I teraz kim my, jako handlarze takimi nieruchomościami się stajemy? Stajemy się również handlarzami mebli. Chcąc, nie chcąc, stajemy się e, handlarzami mebli. I teraz... E, Tutaj pojawiają się różnego typu dodatkowe właśnie problemy ze względu właśnie na ustawę odnośnie towarów, odnośnie o podatku od, od towaru i usług. Ponieważ jeżeli sprzedajemy mieszkanie, no to mieszkanie wiemy, tam starsze niż dwa lata, zwolnione z VAT-u, elegancko spoko, ale takie, takie mebelki, taka szafka powiedzmy nowa, no to ona jest nowa. Ona podlega pod VAT, 23%. To co? Sprzedajemy mieszkanie za 500 powiedzmy, dogadane, przybite, piątka, piątka z, z, tym, z tym potencjalnym klientem, tam jakiegoś misiaka strzeliliśmy, idziemy do, do notariusza, ale my musimy fakturkę wystawić, albo fakturka, albo paragon. I właśnie tutaj macie informacje informację odnośnie, odnośnie tego, kiedy kasa fiskalna. Że po prostu podatnicy, ustawa o podatku od właśnie VAT-owa mówi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na osób, rzeczy fizy na osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolnik, bla, bla bla. Em, em, są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasów rejestrujących. Tak e i kolejny slajd, kolejny slajd. E kolejny slajd. W sprawie zwolnienia. Kiedy mamy zwolnienie z kasy fiskalnej? Z grubsza zwolnienie mamy, że jeżeli nie przekraczamy 20 tysięcy, no ale tak jak mówiłem, to w Warszawie to co? To, to, to nawet garażu za tyle się nie da kupić. Nie ma. To więc w zasadzie już z tego zwolnienia nie możemy skorzystać. Oczywiście możemy wystawić komuś fakturę, jeżeli ktoś o taką fakturę poprosi. Natomiast, natomiast krótko mówiąc, powinniśmy mieć kasę fiskalną. Kasę fiskalną normalnie ja przynoszę na akt notarialny. Wiem, wiem, wygląda to dosyć komicznie. E, taką niedużą mam, szkoda, że jej dzisiaj tutaj nie przyniosłem, bo w innym pokoju jest, nieważne. Po prostu kasę przenośną, tak, wyposażenie, wyposażenie, tam 10 tysięcy na przykład ostatnio, 10 tysięcy, enter, enter, paragon bzd, i po prostu wręczam. Tak? Jeżeli jesteśmy dogadani na 500 tysięcy za mieszkanie, no to załóżmy, że w mieszkanie w akt notarialny wpisujemy 490 tysięcy, a 10 tysięcy wpisujemy... Wpisujemy po prostu w, w dodatkową umowę, gdzie są wypisane, załóżmy, wszystkie meble, i po prostu taki dodatkowy przetarg ktoś nam powinien zrobić, i powinniśmy takie meble sprzedać, wyposażenie. Nie będę teraz tłumaczył, co to jest wyposażenie, jak ono wygląda, czym się różni wyposażenie od jakby całego, od całych mebli, które są sprzedawane razem z mieszkaniem czyli powiększają jakby wartość środka trwałego, nie będę tłumaczył, czym jest remont, i tak dalej, i tak dalej. Są to zagadnienia, z którymi warto zgłosić się do, do profesjonalnego doradcy podatkowego, żeby wytłumaczył, jeżeli jeżeli chcecie, to ja serdecznie ze swojej strony polecam, polecam chłopaków z wynajmistrza wynajmistrz .pl. Są, są uważam, że super i bardzo, bardzo dobrze tłumaczą jakby te zagadnienia, więc, więc ewentualnie zupełnie nie jest to materiał sponsorowany w tym zakresie, ale, ale generalnie robią świetną robotę i świetnie tłumaczą, jak, jak sprawy wyglądają. Ja tak jak mówiłem na samym początku nie jestem profesjonalnym doradcą, nie jestem licencjonowanym doradcą podatkowym, więc to, co wszystko mówiłem, to jest moja. Pryzja. Prywatna opinia i absolutnie nie jest to doradztwo inwestycyjne czy podatkowe. Także słuchajcie, zobaczę, czy mamy jakieś pytania. Trzymamy jakieś pytania. O, i Grzesiu się pojawił. Grzegorz Grabowski, bardzo, bardzo serdecznie polecam kontakty i do Grzesia, i do, do, do Grzegorza, i do Marka Golca, super, super, jakość, zawsze bardzo, bardzo dobrze prowadzone powiedzmy zajęcia i zajęcia i informacje. Natomiast tutaj pojawiło się jakieś pytanie. Zrobiłem flipa bez działalności i mam do zapłaty 7,5 tysiąca podatku. Jaka jest możliwość niezapłacenia go, oprócz zakupu mieszkania na własne cele, w ciągu trzech lat? I to jest świetne pytanie dla doradcy podatkowego, więc zapraszam Cię do zgłoszenia się do. do, do... Tego lub innego doradcy, żeby to sprawdzić, bo to bardzo, bardzo zależy od Twojej indywidualnej sytuacji podatkowej i niestety nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo nie jestem doradcą podatkowym. Więc, więc serdecznie serdecznie zapraszam. Ja Was serdecznie jeszcze raz zapraszam na, na, na webinar, który odbędzie się 27 maja o godzinie 20, 20. zapisy na pawełczerwiński. Łamane na webinar. Na ten moment bardzo, bardzo wszystkim serdecznie dziękuję i zapraszam, zapraszam do komentowania i udostępniania. Życzę wszystkim udanych inwestycji i powodzenia. Trzymajcie. Się.